Witam wszystkich bardzo serdecznie. W tym filmie pokażę, jak bez posiadania antywirusa jakiegoś zewnętrznego przeskanować komputer w poszukiwaniu wirusa Windows 11. Zapraszam do poradnika. A więc zaczynajmy. Będzie to szybki poradnik, więc spokojnie. Jak to zrobić? Wciskamy przycisk Windows na naszej klawiaturze i do tego przycisk litery R. I wpisujemy tutaj takie hasło jak MRT. Dokładnie to. I klikamy przycisk OK. Możemy to zrobić jeszcze teraz. W tym momencie pali nam się narzędzie Microsoft Windows do usuwania złośliwego oprogramowania. Co tutaj mamy? Microsoft narzędzie do usuwania złośliwego oprogramowania. Dalej. I wybieramy typ skanowania. Ja wybiorę szybkie. Można większe, można nawet wybrać folder. Klikam dalej. No i zaczyna nam się skanować. Po zakończeniu tego możemy być trochę albo bardziej pewni, czy nie mamy żadnego wirusa, że nie mamy żadnego wirusa. Bo jak dobrze wiemy, są wirusy, których nie możemy wyszukać na naszym komputerze bez dobrego antywirusa. Więc dziękuję za obejrzenie tego poradnika i zapraszam do kolejnych produkcji na kanale PC Master.